Tak jest, drodzy Państwo, przyszedł czas na kolejny odcinek z Minecrafta. Ale na samym początku chciałem Wam wszystkim naprawdę mega serdecznie podziękować, bo zostawiliście pod ostatnim odcinkiem aż 16 tysięcy łapek w górze. Jest to dla mnie chory wynik, ponieważ jest to pierwszy odcinek z gry Minecraft, a Wy zostawiacie już 16 tysięcy łapek. Boję się, co będziecie robili w przyszłości. Więc moi kochani, umówmy się. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Minecrafta, pobijcie ten rekord. Pobijcie 16 tysięcy łapek, a od razu od buta jutro wjeżdża kolejny odcinek. Witam wszystkich bardzo serdecznie już w drugim odcinku z gry Minecraft Skyblock. Moi drodzy, jak widzicie, troszeczkę się tu u mnie pozmieniało. Dokopałem się do ostatniej warstwy dirtu. Cały dirt sobie ładnie zebrałem i dzisiaj zbudujemy sobie naszą pierwszą farmę. Zbudujemy portal do Netheru, ponieważ napisaliście w komentarzu, że jeżeli to zrobię, to znajdę tam jakąś skrzynkę z fajnymi gadżetami. I napisaliście w komentarzu, żebym zbudował sobie ekspiarkę, czyli z tego co ja sobie wygooglowałem, chodzi wam o grinder, taki coś zawieszone w powietrzu, gdzie respią się potwory, po czym one są zrzucane przez wodę, spadają na dół i giną. Jeżeli coś pokićkałem, napiszcie oczywiście w komentarzu. Moi drodzy, zaczynamy drugi dzień w Minecrafcie. Na samym początku zacznijmy od ścinania drzewa. A, i co najważniejsze, ostatnio wam przypiąłem tutaj ankietkę. Jakie byście chcieli, żeby odcinki były długie? Czy 15 minut, czy 30 minut? No i jednogłośnie 85% osób zdecydowało, że chcecie bardzo długie odcinki, ponad półgodzinne. Maksymalnie i tak będę nagrywał pół godziny odcinek, żeby was też nie zanudzić i też żeby ta seria... Kurczę, jakoś tak szybko się nie skończyła. Wiem, że ja tutaj czasami lamię. Ja wolę sobie to ładnie pociąć i zrobić jakiś taki bardzo ciekawy, wartościowy odcinek, żeby właśnie was nie zanudzać. Zobaczcie w ogóle, moi drodzy, jakie duże drzewo mi wyrosło. Co tu się w ogóle dzieje? Nie wiedziałem, że aż ono takie wielkie urośnie. I w ogóle te pnie idą jakoś w bok. Jest to dla mnie mega dziwne. Napiszcie mi, dlaczego tak się dzieje. Czy po prostu sadzonka, jak ją zasadzę drugi raz, ona wtedy staje się mocniejsza i większe drzewo rośnie? I dla mnie jest teraz ważne, czy muszę je ścinać do końca, czy po prostu mi to samo zniknie, nie wiem właśnie. W ogóle ja nie wiem dlaczego, ale wszystko tnę ręką. Zamiast zrobić sobie fajną siekierkę, jak widzicie, deseczki mamy, przeróbmy sobie wszystko na deski, pięknie. Zrobimy sobie teraz siekiereczkę podstawową. W sumie kobla mam dużo, to dlaczego ja buduję podstawową? Zbudujmy sobie kamienną, tak jest. Do tego zróbmy sobie miecz, okej. Jak ja jestem najlepszy w tego Minecrafta, no... Też tak uważasz? No to zostaw łapkę. Weźmy sobie jeszcze kilo... Aha, nie mamy kamienia. Weźmy sobie teraz bruk. Weźmiemy sobie teraz, zbudujemy jeszcze kilo. I jesteśmy uzbrojeni w tym momencie po zęby. Moi drodzy, napisaliście też mi w komentarzu Farel, przepal... Aha, właśnie. Kurde, popsułem grę. Miałem przepalić drzewo na węgiel drzewny. No dobra, no to tak zróbmy, ale jeszcze kilka pieńków mi zostało tutaj, widzę, u góry. Więc sobie weźmiemy te pieńki. Siekierałka. Dobra, o, teraz to ma sens, zobaczcie jak teraz to szybko drzewo się rymba. Dobra, pyk, pyk, pyk. Wow, ale dużo jest tych pieńków. Mi się wydaje, że jak nie zetnę wszystkich pni, to wtedy te drzewo się nie zawali. Jeżeli jest to prawidłowa odpowiedź, no to zdobywam punkt. A wy napiszcie w komentarzu, że mam rację. A, i ktoś napisał w komentarzu jeszcze, że Farel, podnoś przedmioty, ponieważ jak nie będziesz podnosił ich przez 5 minut, przedmioty znikają. Jest tak naprawdę? Też mi o tym napiszcie. Ja naprawdę czytam wszystkie wasze komentarze. Zostawiliście ponad 1200 komentarzy. Dla mnie jest to naprawdę chory wynik. Spraw księgę receptur. Nowa receptura odblokowana. Cudownie. Aha, dobra. Zapomniałem. Zapomniałem, że tu jest fall damage włączony. Zróbmy tak coś takiego. Zejdźmy z naszego rusztowania. Dobra, dobra. Pięknie, 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 pięknie. Dziękuję, dziękuję. I okej, tu mam piecyk, no jeszcze troszeczkę nie znalazłem miejsca dla niego, słabo jest to zagospodarowane. Też pisaliście, że zbudował jakąś chatkę, no ale chatka się przyda, ale nie wiem, czy już jest sens ją w ogóle budować. Zobaczcie, na razie tutaj mam mega burdello bum bum, ale za chwileczkę wszystko sobie naprawimy. Też napisaliście mi w komentarzu, Farel, tylko nie jedz arbuza. No i na szczęście go nie zjadłem. Weźmy sobie teraz arbuza, jak ja teraz jestem mega mądry i mam dzięki temu nasionka. No i o to chodzi. Teraz sobie zostawmy łopatę, weźmy kolejne nasionka i będziemy potrzebowali teraz, o ile się nie mylę, haczkę. A żeby haczkę zrobić, trzeba wejść w spis receptur i mamy drewnianą motykę. A, to się nazywa motyka, nie haczka. Okej, okay, drewniana motyka. Alright. Eustachy motyka, hojrak tchórzliwy pies. I sobie normalnie teraz typku hakamy na szybko.
Okej, okay. Tutaj drzewo. Wiem, że też nie wolno chodzić ponoć po sadzonkach, bo może to się skończyć źle. Dobra, jak widzimy, bardzo ładnie mamy zasadzone. Czy spadną nam jeszcze jakieś sadzonki z góry? Ty, jest tu jedna sadzonka, czy ja to tak rozwalę szybko? Jest! No i pięknie. Patrz, dwie są nawet! Ale ja będę miał teraz drzew. To zróbmy teraz troszeczkę to inaczej. Posadźmy sobie tu jedno drzewko, żeby było dużo miejsca, żeby te sadzonki mi później nie spadły gdzieś poza mapę. Za chwileczkę sobie jeszcze nasze tutaj terytorium rozszerzymy. Ale, moi drodzy, co najważniejsze, trzeba jeszcze zasadzić kaktusa. O, też mi napisaliście, żeby kaktusy sadzić. Nie wiem po co, ale no zasadźmy sobie kaktusika. Mamy dwa kaktusy. Dobrze tego, że ten dirt udało nam się zebrać. A! Jeden koło drugiego nie mogę, tak? Cyk i cyk. Ła! Uspokój się! 64 kobla nakopałem, jak się nudziłem. Oczywiście wiecie, automatycznie myszka przyciśnięta widelcem. Dobra, zostawmy sobie 16 bruków tutaj. 64 mamy, odłóżmy sobie to, bo ja sobie oczywiście nie wierzę. Mi się wydaje, że ja spadnę, jak będę tutaj rozszerzał nas tutaj kwadrat. Kurde, noc się... Noc... Kurde! Noc się kurczę No ajeju, zbliża. A tutaj trzeba kurczę działać, działać w temacie. Kochani, za chwileczkę będziemy budowali portal do Netheru. Bo ponoć tam czeka na mnie jakaś skrzynka z super gadżetami, przedmiotami i innymi dziwnymi rzeczami. Powiem wam tak, ja jeszcze w swojej historii nigdy nie zbudowałem portalu do Netheru. Wiem, że będziemy musieli użyć lawy, aby go podpalić, ten portal, bo nie mamy krzesiwa. A z tego, co wyczytałem w necie, potrzebne jest krzesiwo, żeby rozpalić ogień. Na razie jestem na etapie wydobywania węgla z piecyka. Okej. Dobra, i tutaj mi się wydaje, że będzie można zrobić już taką prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia farmę. Po prostu nie będziemy jej po całej szerokości rozszerzali, tylko sobie rozszerzymy tak do połowy, nie? I to będzie po prostu taki miejscówka typowo na tak zwaną wałówę, bo będziemy tutaj mieli, wiecie, sadzone arbuzy, dynie. Jestem ogólnie wegetarianinem. O kurde, tam jest zombie. On chyba tu nie przyjdzie, co? Dobra, nieważne. Sprawdźmy, czy jest już węgiel. Jak widzimy, węgiel już jest. I zróbmy teraz tak. Weźmy szybko to. Skraftujemy sobie pochodnie. Dobra, pochodni 20. I postawmy sobie gdzieś ją tutaj. Dobra, niech tutaj nikt mi się nie respi. Postawmy sobie tu pochodnie. Tu pochodnie. Tutaj mamy w sumie lawę, to nie będzie trzeba. I zaczynamy, moi drodzy. No jest troszeczkę syf na tej mapie, no nie ukrywam. Przydałoby się tu jakiś porządek zrobić. Dobra, skupmy się. Skupmy się teraz, moi drodzy państwo, i postawmy portal do Netheru. Z tego, co się orientuję, jest to portal... trzeba wymyśleć gdzieś miejsce na niego. Reasumując. Dirt, obsidian, obsidian, dirt. Dirt, dirt, obsidian. I teraz... Obsidian, obsidian, obsidian. Obsidian, obsidian. Dirt, dirt. Obsidian, obsidian. Mamy to! Prawdopodobnie. Ty, zobacz jak mi poszło. Za pierwszym razem zbudowałem od razu portal. Z głowy, nie podglądając do Google'a. Okej, okay. Mam nadzieję, że nic nie sknociłem. Jest spider chrum. Kurczę, spider chrum, abym mógł... Z karata bym miał spider silki. Wiecie, web, nie? Ten zwany. To będziemy potrzebowali wiadro, deski. I chyba w sumie też dirt. Lawę możemy sobie wypompować. I teraz trzeba zrobić coś takiego. Dirt, dirt, dirt. Dirt, dirt. O. O. I to nakryć, ale nie zgasić. Nakryć. No i trzeba teraz dać troszeczkę czasu. Niech to wszystko tam do siebie dojdzie, rozumiecie? Jak gotowanie na parze. I prawdopodobnie ten portal, zanim nadejdzie dzień, się zapali. No i zaczniemy podróż w czasie. Ale w ten czas, zanim to się wszystko podpali, ja będę też podniecony, że mi się udało. Mam nadzieję, że tej lawy nie straciłem, bo nie chce mi się grać od nowa. I też pisaliście w komentarzu: Faral, użyj jakiejś tam komendy. Nie będę używał, my gramy tutaj fair play. Więc emocje muszą być zawsze, pamiętajcie, jak na grzybach. Nasza farma będzie na trzy kratki szeroka. Myślę, że wystarczy na trzy kratki na chwilę obecną.
Kurde, kusi mnie pójść tego zombiaka tam pobić, on by spadł wtedy z tego mostu, ale to i tak mi nic nie da. Będzie na 3 kratki zbudowana i chciałem zobaczyć, jak zrobić drabinki jakieś takie, wiecie. Na pewno będą potrzebne deski, kijki. Czy mamy, gdzie jest nasz, crafting table, chodź tu, stół rzemieślniczy, chodź do mnie. Okej, okay, mamy stół rzemieślniczy i chciałem zrobić właśnie sobie barierki. Płot dębowy. Deska, deska, kijek. W sumie, kurczę, a płot? A nie ma nic innego niż płot? Schody. No powiem wam tak, no kurczę, ten... A, furtka. Płot. Dobra, no to zróbmy sobie płot, ale zanim to zrobimy, przeróbmy sobie to jeszcze na kijki. 8 kijków, kurde, możemy troszeczkę jeszcze dołożyć. Czekaj, czekaj. Ty! Pali się! No i co? Aha. Czyli coś poszło nie tak. Czyli coś poszło nie tak. Może zrobić to trzeba w inny sposób. Czekaj. Tak, tak, tak i tak. A i teraz ogień przejdzie z jednego na drugie i podpali. Dobra. Dajmy mu jeszcze czas, tak jak mówiłem. Niech to w sumie ty już się zajęło. Szybciutko, okej. Okay. Ale zanim to się zajmie, zróbmy sobie patyczki pięknie i teraz budujemy sobie furtkę. 3 płotki. Aha. Ty! Pali się! Pali się! Uwaga! Jest! Działa! Działa, byku! Co tu się wydarzyło? Dobra, mamy to! Ej! Ej, ej, teraz mi tylko moją lawę oddajcie. Dobra, dobra, już mi się nie chce płotu budować. Wariacie, czekaj. Jak dam płot? To też wymyśliłem płot. Przez to teraz jest takie mega niskie. Dobra, dajmy sobie na razie siana z tym płotem. Odłóżmy to wszystko, zaraz to zrobimy. Nie, no ja muszę iść do netheru. Od razu atakujemy nether, ale na początku oddajcie mi moją lawę, bo bez lawy my leżym i kwiczym. Od razu wam to mówię. Od razu wam to mówię. Dobra, gasi, gasi, gasi. Dobra, zgasił. Uhuhu, jak on się odzywa, mam nadzieję, że żadne potwory mi stamtąd nie wylezą, co? Weźcie mi napiszcie w komentarzu, bo ja trochę tego, obsrana zbroja, że coś mi się tutaj wyskoczy z portalu. Dobra, to odłóżmy. No i lecimy z tematem. Let's go, dircik pozyskujemy. Ej, to było 200 IQ zagranie z tym dirtem. Dawaj, chodź tu, hop. Hop. No to co, bierzemy ze sobą miecz w dłoń i let's go. Ahoj, przygodo. No jestem mega ciekawy, co nas tam czeka. Czytywanie terenu i... Wow, 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 wow. No i co tu jest? No to szybko, szybko mi poszło z tym netherem, że tak powiem. Czyli potrzebujemy coś, aby tam zbudować. Weźmy trochę kobla i weźmy kilof. Bo jak widzę, tam potworów na razie nie było. Jeszcze raz. Powiem wam tak, że tutaj coś nas oszukują. Tu mam jakiś stopień, tak? I co to jest? Taka mała wysepka? Są jakieś grzyby? Jest skrzynka! Jest skrzynka! Uwaga, chwila prawdy. Tam tararam, tam tam. Co? Tylko sadzonka brzozy, trzciny cukrowej i lód? No dobra, skoro tylko tyle. No szkoda, no szkoda, moi drodzy. No ale skrzynkę zabieramy ze sobą. Zasadźmy te sadzonki. No i rozbijmy ten lód. Z tego co piszecie w komentarzach, teraz muszę zbudować stałe źródło wody, czyli a la studnie. Więc moi kochani, musimy postawić kwadrat o szerokości. Czekajcie, może zbudujmy go na razie. O, w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Płotek, płotek, kto ci tu postawił, byku? Przeszkadzasz teraz. Okej, 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 dobra. To możemy też sobie w sumie rozwalić na szybko. Dobra, bruk za kilof. I teraz tak, cyk, 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 cyk. I to będzie nasza studnia. Z tego co rozumiem, muszę wziąć wiadro. Poczekajcie, poczekajcie. Ja muszę tutaj zrobić sobie porządeczek. Wypompować sobie wodę z mojego źródełka tutaj, tylko żeby tutaj niczego nie popsuć. Dać go w jeden róg. Nie, na odwrót. Wziąć, postawić lód.
zniszczyć go i teraz w przeciwnym rogu dać wodę. I teraz, jeżeli to wyjdzie, będziemy mieli stałe źródło wody. Już? Chyba już! Tak jest! Działa to! Patrz, gościu! Wypompowuję wodę. Czekaj. Wypompowuję wodę. Idę. Wkładam tu. No i jestem bogiem muszy oceanów. Poseidon Farel. Zobacz, co się dzieje. Mamy stałą wodę. Będziemy mogli też na przykład zrobić coś takiego, że... O! Na przykład damy tu wodę. I tutaj będą sobie mogły na przykład moje sadzonki pić wodę. Weźmy sobie sadzonkę brzozy. W sumie nie. Trzcina cukrowa. Trzcina cukrowa, to mi się kojarzy, że to się tylko sadzi przy wodzie, tak? Tak, to jest to. To pamiętałem z Minecrafta, wiem, że to przy wodzie rosło. To co, moi drodzy, ja biorę się za kopanie kobla. No i za chwileczkę się widzimy. Okej, moi drodzy, ja już jestem z powrotem. Jak widzicie, udało mi się wydropić 64 staki. Znaczy, 3 razy po 64 sztuki kobla. I dzisiaj zaczniemy budować mob grindera, czyli tą naszą tak zwaną ekspiarkę. Mi się wydaje, że ten mob grinder będzie można zrobić właśnie tutaj, gdzie ten jest nasz piękny pajączek. Tylko czekajcie, zróbmy to jeszcze inaczej. Odłóżmy to na razie. Musimy naszego pająka jakoś stamtąd pogonić. Mamy siekierę, to możemy z nim zawalczyć. Weźmy pochodnie, bo nam się przyda. Hop. No i uciekaj, cycku. Co jest? Uciekaj mi stąd. Mam siekierę. Mam siekierę. Dobra, chodź, chodź. Dobra, mam! Nie! Enderman! Co on tu zrobił? Idź mi stąd! Idź mi stąd! Jak ja zginę przez niego. Co się dzieje? Co to było? Dlaczego on się tutaj zrespił i zginął? Rozumiecie coś z tego? Ja dziękuję, ale udało mi się zdobyć sieć. Co ja mogę z tej sieci zrobić? Czekajcie. Ja tutaj szybciutko muszę wszystko sprawdzić. Będziemy mogli zrobić łuk. Ale niestety nie mamy jeszcze jednej sieci, czyli... Wiem, idziemy w tym momencie, moi drodzy. Idziemy polować na pająka. Tylko zróbmy sobie szybciutko. Mieczyk, bo jak widzę, kurczę, mieczyku oczywiście nie mam. Ja nie wiem, co ten Enderman tutaj robił w ogóle, że on już się pojawia od razu w drugim odcinku. Ja go zluruję. Idzie, idzie! Biegnij, Farel, biegnij, dawaj, dawaj, pająk, chodź, 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 chodź tu, wariacie, no. Ha! I walczymy, stary! No dawaj, dawaj. Jak ja cię robię tym mieczykiem. Dobra, dobra, cały czas na dystans go trzymam, jest okej. No i co? Gdzie moja sieć obiecana? Naprawdę nie mam sieci? Wiecie co? Ja muszę wbić na górę, ja muszę wbić na górę, bo mi się wydaje, że z niego coś dropi. I on chyba zginął tutaj u góry, co? Jest! Mamy to! Co to jest? Podniosłem to? Czekaj. Tak! Wow, wow. No tego to się nie spodziewałem, że jakąś ender perełkę, czy jak to się nazywa, znajdę z Endermana. Z pewnością nas to przybliży do czegoś, żeby skraftować. No, piszcie w komentarzu, bo ja sam osobiście nie wiem, o co chodzi. Weźmy sobie płytki, bruk i zaczynamy, moi drodzy, budować nasz grinder. I gdzieś widziałem taki ciekawy trik, że jeżeli zrobimy coś takiego, właśnie, i to jest bardzo mądre, to służy nam teraz jako barierka. I to nie jest wcale takie głupie. Kurczę, gdybym ja tak wiedział, to już bym dawno takie coś zrobił, dobra. Cyk, cyk. Tak samo muszę zrobić wokół mojej farmy, wtedy będzie najprostszym to rozwiązaniem, a nie jakieś płotki będę się bawił. Dobra, i jeszcze tu, no i pięknie. I teraz w sumie jakbym tutaj jeszcze dał, cyk, cyk, i tak pociągnął. Ale dobra, tu później będziemy się w to bawili. I teraz najważniejsze, moi drodzy, musimy się wzbić na 23 kratki do góry. To jest pierwsza kratka. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy. Tak wygląda to wszystko z góry. W ogóle nie wiem, czemu od naszej wyspy jest taki szlak w dół, czyli woda się leje ze źródełka. Kurczę, nie wiedziałem tego. Dobra, za chwileczkę to naprawimy. I teraz, co najważniejsze, musimy tutaj zbudować jakiś kwadrat, tak? Tak, kwadracik tu był. Cyk, cyk, kurde.
Ja nie wziąłem kilofa. No to brawo, Jasiu. Jak ja teraz zejdę? Będę musiał się zabijać albo nie, będę musiał to ręką piłować w dół. Najgorzej. Zróbmy to inaczej. Zostawmy te moje rzeczy tutaj. Op, op. A ja skoczę szybko po kilof. Hop. No. Dziękuję za uwagę. Powiem tak, w sumie sobie pomyślałem, że po co mam budować to wszystko z kobla, jak mogę to budować oczywiście przecież z płytek, więc za chwileczkę będziemy to wszystko faktycznie przerabiali na płytki, bo po prostu marnujemy materiał. Z tego co pamiętam z poradnika, to teraz musimy zrobić tutaj 8 kratek w tę stronę. Tu mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Dobra, z tej strony to samo. Faktycznie z płytek będzie 100 razy szybciej. Okej, podstawę mamy zbudowaną. Teraz z płytek zbudujemy coś takiego na wysokości w sumie. Czekaj, to musi być. A, w ten sposób, no. Czyli płytkami trzeba będzie budować na 2 razy. Mam nadzieję, że woda nie będzie nam tędy jakoś przepływała. Kurde, kończą mi się płytki. Ajajaj. Czas iść przyfarmić płytek. Najgorzej. O kurde, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co mi z portalu przyszło do mnie? Halo? Halo? Proszę stąd pójść. Do widzenia panu. Ej, ja naprawdę chyba popsułem gierkę, ponieważ kurde, mój mob grinder jest w budowie. Przyszła do mnie jakaś dzika świnia ze złotym mieczem. I co ja teraz tutaj mam począć? Widzowie, pomóżcie. Napiszcie w komentarzu, co zrobiłem nie tak. Dlaczego? Czy jak zabuduję tymi klockami ten portal do Netheru, to mi to coś da. Więc moi kochani, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. 15 tysięcy łapek w górę. I wyjaśniam tego świniaka. Wjeżdżam w Nether i robimy tam rozróbę. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. W następnym odcinku dokończymy nasz grinder. Trzymajcie się. Cześć!